Trudne mecze, jak każde spotkanie, wyjazdowe. Mecz nie był jakimś otrzymującym widowiskiem. Dominowała gra głównie w środku pola, aczkolwiek moja drużyna, wydaje się, stworzyła więcej sytuacji pobramkowych. Byliśmy groźniejsi i moim zdaniem, najkrócej oceniając, odnieśli te zasłużone sukcesy. Dla nas to spotkanie jest podobne do poprzednich, a więc były momenty dobrej gry, ale przeważająco to kiepska gra w naszym wykonaniu. Stąd taki wynik, który zgadzam się z trenerem, że tą jedną bramkę na pewno zasłużyli na wygraną. Przede wszystkim problem kadrowy tutaj. Praktycznie nawet w dzisiejszym meczu nie mogę wystawić optymalnego składu. Także od początku rundy nie zagraliśmy w pełnym składzie. Wiadomo, jakie problemy mieliśmy z odejściem zawodników. Także nawet zawodnicy, którzy wchodzą z ławki, nic nie wnoszą do zespołu. Także stąd takie nasze wyniki. No, teraz tylko zadaniem jest w tych trzech meczach zdobyć jeszcze jakieś tam punkty. Mam nadzieję, że to osiągniemy i trzeba myśleć już o przyszłym sezonie. O kim pan konkretnie mówi, jeśli chodzi dzisiaj o te ubytki kadrowe? Wiadomo, pan doskonale wie, kto odszedł zimą i także tutaj nie będę już wspominał tej historii, także tak jak mówię, no, mamy ławkę taką, jaką mamy i ci, którzy wchodzą z tej ławki, no to, co powiedziałem, nic nie wnoszą. Dodatkowo ci, co w pierwszym składzie też nie grają to, co powinni dzisiaj, na przykład w poprzednich meczach, praktycznie w przerwie meczu głównym. Praktycznie ich zadanie było rzucenie piłek na skrzydła i tych piłek praktycznie nie było. Cały czas były piłki grane do środkowych napastników, którzy nie mieli swobody, nie zrobili praktycznie żadnej akcji. No i to, co mówię, no, nie zrealizowali środkowi pomocnicy głównie zadania rzucania piłek na skrzydła i z włoskich sektorów dopiero można było coś stworzyć. No ale tego nie było. Dlaczego nie zagrał Kamil Frąckowiak? Kamil Frąckowiak ma otwarty.